Zespół nazywa się Ptak, to jest polski oczywiście, odpowiednik ukraińskiego ptacha, dobrze mówię, mm -hmm. a piosenka chowny, czyli Łodzie. Czowny. Czowny, przepraszam, czowny, czyli Łodzie. To wiersz mm -hmm. Kataryny Babkiny, która jest powieściopisarką, e, nagrodzoną Angelusem, ale również świetną poetką. Ja sobie parę wierszy przeczytałem przed dzisiejszym naszym spotkaniem, bo nie ma jeszcze chyba polskiej. My, wielu polskich przekładów Pani wierszy i książki nie ma. Są świetne te wiersze i myślę, że tutaj ukłon w stronę Wydawnictwa Warstwy. Może się uda. Wydawnictwo Warstwy na razie sprzedaje te książki autorek i autorów ukraińskich, które już udało nam się które wydać. Które są, a jest które sporo są, ich. A jest ich osiem, tak. W tym tylko jeden tom poezji. Niestety, antena Serhia Żydana e, i cały dochód e, przeznaczamy na pomoc e, ofiarom wojny w Ukrainie. E, I bardzo się cieszymy, bo odzew jest naprawdę duży, więc mam nadzieję, że tych książek teraz będzie e, coraz więcej. Że coraz... No, już rozmawialiście z redaktorem naczelnym. To ja, ja nawet jeszcze nie wiedziałam. To pozdrawiamy pa, pana dyrektora, czyli Irka Grina i trzymamy za słowo. Ja chciałbym jeszcze zapytać, czy u was coś jeszcze się szykuje w związku z Solidarnością z Ukrainą w wrocławskim domu literatury? To świetnie, że wspomniałaś o poezji Kataryny i nie tylko. 21 marca co roku obchodzimy wielkie święto poezji, Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO. Każde miasto, każdy ośrodek stara się kiedyś wtedy w jakiś sposób żeby ta poezja wybrzmiała szczególnie. I my w tym roku zrobimy światowy dzień czytania poezji. Przede wszystkim poezji ukraińskiej, ale nie tylko. Zaprosiliśmy wrocławskie poetki i poetów do prozy. 21 marca o 18 rozpocznie się wieczór czytania poezji. Kateryna zgodziła się przeczytać trzy swoje wiersze, więc ta poezja też wybrzmi po ukraińsku. Nasze wrocławskie autorki i autorzy tu m.in., będzie Agnieszka Wolne Hamkało, będzie Ania Adamowicz, będzie Olek Trojanowski, będzie Konrad Góra. W sumie myślę, że będzie nas dużo więcej. I to, może powiem tak, to jest wieczór charytatywny, więc pierwszy raz będzie tak, że. Będziemy wpuszczać za cegiełki, i, i będziemy też właśnie chcieli te y, środki przeznaczyć na pomoc ofiarom wojny. Także już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Autorzy będą czytać swoje wiersze i będą czytać wybrane przez siebie wiersze y, autorek i autorów ukraińskich. Wspaniały pomysł i spotkanie. Pani Kateryno, jak sobie radzić w tej sytuacji? Na pani Facebooku pani napisała chyba taki krótki poradnik, jak psychicznie wytrzymać. Przesłanie jest jasne. Pomóż, zrób co możesz, wspieraj gdziekolwiek jesteś, bądź bohaterem, gierojem, gierojką na różne sposoby. A, Ukrainian is like not perfect, so the message was do not eat. Number one, do not eat yourself. Mm -hmm. If you are not where the bombs are, if you are stuck abroad, if you left and took your parents or children or whoever away, or if you are now fighting or helping in the bomb shelter, nevertheless, you are good. You are doing whatever you can. So stop eating yourself. Nie jedz siebie. <laughs> nie jest siebie, czy raczej bardzo nie zamęczaj się, nie miej wyrzutów sumienia. Niezależnie od tego, czy wyjechałeś już z kraju, czy zabrałeś swoją rodzinę, dzieci i jesteś poza granicami Ukrainy, czy też zostałeś i pomagasz chociażby w schronach, bądź dla siebie dobry. The second part was about don't eat other Ukrainians. Because if somebody, if you think that somebody from Ukrainians is doing something wrong, posting wrong photos, helping not as much as they could, helping the wrong way, helping less, staying in the wrong place, doing not what you are doing, fuck them. We are all now to be united against Russians. So do not eat your people. druga to też nie miej pretensji czy nie oskarżaj swoich e, w, pobratymców, czyli innych Ukraińców niezależnie od tego, czy uważasz, że robią coś źle, że robią za mało, że e, publikują nie te zdjęcia, co powinni teraz, e, wszyscy musimy być e, jednością and the third parties don't eat all the information you get verify it, make pauses and do not stay online all the time a ten trzeci element dotyka tego, żeby nie pożerać tak nadmiernie wszystkich informacji, które do nas spływają. Ważne, żeby je zweryfikować, żeby je sprawdzać i nie spędzać całego czasu online. Mhm. Jest takie Panie opowiadanie, które bardzo mi utkwiło w głowie, w pamięci, w którym pojawia się taki amerykański fotograf, Richard. Nie pamiętam, jaki był tytuł polskiego przekładu. Ja czytałem to w internecie po angielsku. Chodzi o. Richard The Chicken Heart. Tak, Richard The Chicken Heart, czyli Richard kurczęce serce, tak? Coś w tym stylu. Bojaźliwe. Bojaźliwe, może właśnie hmm. serce. W odmian, dla odmiany oczywiście od Richarda lwie serce. I tamten fotograf ma taką obsesję na punkcie zmarłych. Akcja dzieje się w Wietnamie i też na Ukrainie. Ma obsesję na punkcie zmarłych i potrafi tak fotografować żywych ludzi, żeby wyglądali jak martwi. I w pewnym momencie, kiedy on już przyjeżdża do, do Ukrainy i widzi rzeczywiście martwych, zabitych ludzi, to wyjeżdża, bo nie może tego znieść. To zestawienie Wietnamu i Ukrainy w tym naszym dzisiejszym kontekście jest bardzo mocne. Tak, ale to written like seven. 7 lat temu. The book, 7 the book is called happy naked people which was also published in verstate uh, cultural publishing house and it's also very seen in small books so i invite everybody to read and it is mostly about the events of 13-14 uh, year in ukraine the start of war at donbass the events in kiev when the 200 people were killed during the protests and The Events in Odessa, where 40 people uh, were killed during the fightings in protests and so. e, Tak, e, ale trzeba powiedzieć, że ta książka została napisana e, 7 lat temu. E, nazywa się Szczęśliwi Nadzy Ludzie po polsku i została również wydana przez Warsztaty Kultury. E, I Opowiada o tym, co się działo w, w 2013-2014, e, wtedy, kiedy w Kijowie zostało zamordowanych 200 osób. Pracując na chwilę do tego poradnika yy, i w, rozmawiając o literaturze ukraińskiej, zauważyłem, przynajmniej w kilku książkach, które znam, że używacie, no nie powiem, że dość często, ale używacie tego gatunku, który nazywa się realizmem magicznym. Czy ten realizm magiczny, czy te elementy z tego świata magicznego to jest. Yy, Jeden ze sposobów opisania tej rzeczywistości, którą tej wojennej rzeczywistości de facto. Uh, I don't really know because I did use some elements of magic realism in my novel Sonia. However, coming to the uh, my grandfather danced better than everybody else or happy naked people which tells us the story of contemporary Ukraine and Ukrainians, it is pure realism. No magic is needed. the uh, reality is so fucked up that you can only describe it and with no adding of any magic it is already too much to to understand Nie wiem, wykorzystałam realizm magiczny do pewnego stopnia w mojej powieści Sonia. Natomiast jeżeli chodzi o szczęśliwych, nagich ludzi, czy nikt tak nie tańczył jak mój dziadek, które opowiadają o współczesnej Ukrainie, posługuje się wyłącznie realizmem, bez elementów magicznych. Rzeczywistość jest tak sama w sobie porąbana, że naprawdę nie potrzeba żadnej magii, żeby ją opisać. Dwa dni temu rozmawiałem z Petro Jacenką, który jest teraz w Lwowie i czeka na. Wstąpienie do wojska. I zapytałem go, takie przesłanie, apel, może do świata, do Polaków, do świata. Powiedział: Czytajcie ukraińskie książki, będziecie wiedzieć, kim jesteśmy. Co by pani powiedziała? Może podpisałaby się uh, pod well, uh, this is good point. Read really books, but not now. Now, please, people, act. Speak up about what is going on in Ukraine. Uh, go to the streets. Uh, write, talk, make your government act, because it's kind of not a proper time for reading books. Uh, now we are between the Russia and the whole other world because Putin is not gonna stop. If he gonna pass Ukraine, though, he wouldn't. But. Uh, he gonna then go for Poland, Czech, something else, something else. You know, there are a lot of places in the world Putin might want to rescue from something like he's rescuing now. So we need support now, and better than read support us now, and at least pay some uh, effort to understand what is going on. Uh, Taktov. Racja, natomiast wydaje mi się, że to nie jest odpowiedni moment, że teraz jest ten moment, kiedy potrzebujemy, żeby wszyscy mówili głośno o tym, co się dzieje, żeby wychodzili na ulicę, żeby wpływali na swoje rządy, ponieważ Ukraina stoi w tej chwili między Rosją a całym światem. To nie jest tak, że Putin, kiedy przejdzie Ukrainę, oczywiście mam nadzieję, że nie przejdzie, że będzie, że się zatrzyma w Ukrainie, że potem w kolejności są Polska, są Czechy, są na pewno jest wiele miejsc na świecie, które Putin chciałby uratować, tudzież wyzwolić. Więc w tej chwili tak naprawdę potrzebujemy bardzo konkretnego wsparcia i tego, żeby wszyscy zrozumieli, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dziś prezydent Zełęski powiedział o Bogu, że nie reaguje od razu, ale reaguje. Jest, Wiem, że jest sporo takich planów nabożeństw w ten weekend, w najbliższych dniach w Wrocławiu. Tutaj jedno z nich mogę wymienić. Dostałem dziś mail w tej sprawie. Odbędzie się w poniedziałek w Kościele Ewangelickim, przy ulicy Kazimierza Wielkiego o godzinie 18. To też jest jakiś, jakieś wyjście, bo to jest, zabrzmiało trochę desperacko, kiedy się mówi, kiedy się mówi o Bogu. Uh, me personally, I don't believe in God, I believe in work. But whatever helps people to stay stronger now works. If prayers and going to church and whatever else gives people energy not to feel desperate and keep doing something useful, cool, let's go to the church. Ja osobiście nie jestem wierząca, nie wierzę w Boga, wierzę w pracę, ale wydaje mi się, że teraz dobre jest wszystko, co pomaga ludziom, co daje im energię do działania i pomaga się jakoś trzymać w sobie, czy to jest modlitwa, czy kościół, czy cokolwiek innego. To jest to pytanie, które na usta mi się ciśnie cały czas. Sam sobie zadaję to pytanie, co będzie dalej, i jak tutaj znaleźć nadzieję. Ja znalazłem te nadzieję w Pani wierszu. Ponieważ korzystałem z wersji angielskiej, to ja nie powiem, jak się ten wiersz nazywał. Natomiast to ukazało się w tomie pigułki na Boli sen. Jeśli dobrze przetłumaczyłem ten tytuł. I tam opisuje Pani w jednym z wierszy koniec wakacji. Przypuszczam, że też taki burzliwy w burzliwym czasie. Zostało tylko kilka dni na czyste trzy po trzy: lepki sok, zarbuza i łzy, samoloty, autostrady prowadzące na południe. To, co się z nami później stanie, naprawdę nie jest takie ważne, gdy uczennice szykują się w swych ciepłych, długich spódnicach, a na tarasach restauracji instaluje się ogrzewacze. Yes. Jest w tym nadzieja. Nadzieja uh, codziennego dnia. Uh, I suppose everything can give us hope. Uh, me personally, I don't lose hope. I know this is a tough time for Ukraine and all of us, but that's gonna be over. And despite what is going on, life is happening. Children are being born. People are falling in love, and all, all life, life is going on. So uh, all we can do now, all we have to do now, is protect our life and bring it back to the. Better way. And this will happen for sure. E Wydaje mi się, że we wszystkim można znaleźć nadzieję. Ja osobiście jej e nie tracę. Teraz jest bardzo ciężko, ale e wierzę, że będzie lepiej, że znów będzie dobrze, a życie się toczy, rodzą się dzieci, ludzie się zakochują. E a my teraz musimy bronić tego życia, żeby potem do niego wrócić. And this is funny that you quoted this uh, this poem because uh, just before the part you quoted, there there are lines about uh, the war at Donbass because it says that the summer is going to be over, mm -hmm. and there are some people who are left in this summer forever, and they just pass away uh, and behind the ruined fields and burned uh, bridges. And we are only learning how to live with the understanding that everything what is happening is really happening and really happening to us. So if I hadn't written this seven years ago, I would write this now. To bardzo zabawne, że zacytowałeś dokładnie ten wiersz, ponieważ kilka linijek wcześniej Pisze tam o wojnie w Donbasie i o tym, że lato się kończy, a niektórzy już nigdy go nie opuszczą, zostaną tam na zawsze. I gdzieś za tymi ruinami, za tymi spalonymi mostami rodzi się ta świadomość, że to, co się dzieje, dzieje się naprawdę i dotyka właśnie bezpośrednio nas. Myślę, że gdybym nie napisała tego wiersza 7 lat temu, zrobiłam to teraz. Ci, którzy zostali tego lata, żegnają się cicho jak cienie, idą przez zniszczone pola, zrujnowane miasta. Uczymy się żyć i oddychać właśnie tutaj, akceptując, że to się dzieje z nami naprawdę. Cool. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kataryna Babkina, Katarzyna Janusik. Dziękuję bardzo. Thank you. Witamy we Wrocławiu, Pani Kataryno, na dłużej, ale mamy nadzieję, że wróci Pani niebawem też do siebie. Teraz jeszcze fragment jednej piosenki. Księżniczka Malboro, Seans 11, tak nazywa się zespół, a ten wiersz to od Księżniczka Malboro. Dziękuję bardzo Grzegorz Szajnowski, do usłyszenia.